nowoczesna technologia w zderzeniu z fonografią czy z przemysłem piosenkowym, na przykład przedwojennym, to jest mariaż, to jest spotkanie, które ja traktuję bardzo ostrożnie. W życiu nie zbliżę się do formatu mojego ojca i nie mam zamiaru. Mój ojciec był wielkim, genialnym artystą, który zapisał się w historii literatury i w ogóle kultury Polski dwudziestowiecznej. Matko Bosko. Nie wiem tego. Wakacje to jest, a przynajmniej powinien być czas, gdy odrywamy się od szarej codzienności, mniej pędzimy i w końcu możemy robić rzeczy, na które mamy ochotę, na przykład słuchać dobrych płyt. Jeżeli z taką się jeszcze w tym roku nie spotkaliście, to obiecuję, za chwilę to się zmieni, więc zostańcie z Wieczornym Ekspresem. Karol Plewa zapraszam, a gościem Wieczornego Ekspresu jest dzisiaj wokalista, multiinstrumentalista, a także radiowiec, ale dziś wyraził zgodę również na przesyłanie obrazu, za co bardzo jesteśmy wdzięczni i w ogóle dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Jan Emil Młynarski, witamy. Dzień dobry. Ochyliłem rąbka tajemnicy już przed chwilą, bo ułatwiła zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania premiera płyty Narkotyki, ale też 13 urodziny warszawskiego komba tanecznego. To od płyty zacznijmy, tytuł Narkotyki. W mojej ocenie nikt tutaj nie chce nikogo zmusić do sprowadzać na złą drogę, tylko chodzi o propagowanie zdrowych używek, to znaczy dobrej muzyki. To jest moja teoria i nie ukrywam, mam cichą nadzieję, że pan ją potwierdzi. Ja ją potwierdzam. Narkotyki w tym przypadku to piosenki. Piosenki szczególne, piosenki zupełnie dzisiaj już zapomniane, nieznane, głównie z lat 30., ale nie tylko. I z tym tytułem Narkotyki to było tak, że byłem odwodzony od tego pomysłu, żeby tak zatytułować płytę. Natomiast to jest moja płyta taka bardzo, myślę, osobista i pierwsza taka sygnowana moim nazwiskiem. Czyli postawił pan na swoim. Tak, ma taki tak, tylko to mi nie ułatwia zadania. To znaczy dosyć sporo różnych miejsc, różnych promotorów, organizatorów po prostu tego nie chce wziąć z uwagi na obawę, że ta płyta to jest promocja narkotyków. Ale przecież chyba wystarczy posłuchać i od razu słychać, że tak nie jest. Tak, no więc taki może prowokacyjny w ogóle zabieg w kulturze jest też rodzajem papierka lakmusowego. Ponieważ można, robiąc taką rzecz, idąc trochę pod włos, można powiedzieć sprawdzam w pewnym sensie. I to się właśnie teraz dzieje. No, to znaczy, jak ktoś posłucha, to wie, że to będzie wspaniały, niesamowity koncert. No ale łatwo nie jest. Pan lubi odświeżać stare piosenki. Jak się taką starą piosenkę odświeży, to chyba przestaje być stara i cofa się w czasie. To oznacza, że stare piosenki nigdy się nie starzeją, są wiecznie młode? Ja myślę, że dobra piosenka, jak jest dobra, to nie jest, to nigdy się nie starzeje. To jest, ja bym życzył wszystkim obecnym songwriterom, żeby ich piosenki były do odświeżenia za 90 lat i żeby działały tak jak te. No, to jest... A dzisiaj słyszy pan w radiu piosenki, które myśli pan właśnie za te 90 lat też ktoś zechce odświeżyć? Ja bym nie... Byłbym ostrożny z takimi ocenami, to znaczy to czas pokaże. To znaczy te piosenki, za które ja się biorę, które lubię, które mnie przyciągają i decyduję się, żeby je, mówiąc brutalnie, zredystrybuować. To są piosenki, które po prostu mają ten jakiś taki uniwersalny walor. I na pewno jest sporo takich piosenek, ale one były, te sprzed 90 lat, były też pisane na bieżąco. Nikt nie brał pod uwagę tego, czy za
50 czy 100 lat piosenka będzie działać, bo to jest, moim zdaniem, to jest trochę tak jak z robieniem biznesu. Jeżeli robisz biznes z myślą o pieniądzach, to nie zrobisz biznesu z myślą o tym, żeby zarobić, żeby zrobić pieniądze. Jeżeli to jest ten główny faktor, to zazwyczaj się to nie udaje, to każdy mówi. Tak samo jest z piosenkami. Jak piszesz piosenkę, która ma zawojować świat, to w większości przypadków się to po prostu nie udaje, chociaż czasami się udaje. Mój ojciec na przykład, jak miał napisać hit, to siadał do stołu i pisał hit. A jak miał napisać piosenkę poetycką czy kuplet, to właśnie... No właśnie, ale chyba w przypadku pana taty i te piosenki poetyckie stały się hitami, choć może to było niezamierzone. No tak, ale to jest w ogóle osobny temat. Natomiast... ja myślę, że po prostu piosenka, która ma jakiś taki poziom oddziaływania ponad bieżący, czyli może melodię na przykład, jakąś melodię albo tekst, z którym się na przykład zidentyfikuje pokolenie, albo jakieś cztery proste akordy, które każdy może zagrać przy ognisku. No, takich piosenek jest cała masa. Natomiast te stare piosenki, to jest trochę tak jak ze starymi, pięknymi meblami. To znaczy, jedni je lubią, jedni uwielbiają restaurować stare meble i urządzać mieszkanie w ten sposób, a inni kompletnie nie. Także to jest też kwestia gustu. Ja bardzo lubię te zabiegi. I to jest tak tylko, że starymi piosenkami u Jana Emila Młynarskiego, czy pan w ogóle jest taki oldschoolowy? Nie wiedziałem, jaki ma pan telefon, czy taki z antenką, czy nie. Nie, no gdybym był naprawdę oldschoolowy, to bym tu przyszedł z walizką Centertela. Ale raczej z dala od nowinek, czy to tak nie jest? Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Znaczy, ja jestem totalnym zwolennikiem progresu, przyglądam się wszelkim przemianom. Natomiast połowa mojej natury, mojej duszy jest zanurzona w przeszłości i fascynuje mnie właśnie ten miks, który się odbywa we mnie i też w tym filtrze, przez który patrzę na rzeczywistość, czyli ten miks przeszłości, teraźniejszości, wyobrażenia o przyszłości. No, to jest bardzo silne u mnie. To znaczy, że można w jakiś sposób te nowe technologie połączyć, żeby odświeżanie tych starych przebojów, żeby to było atrakcyjne dzisiaj dla wszystkich, którzy szukają czegoś nowego także? Tak, natomiast nowoczesna technologia w zderzeniu z fonografią czy z przemysłem piosenkowym, na przykład przedwojennym, To jest mariaż, to jest spotkanie, które ja traktuję bardzo ostrożnie. To znaczy, to pytanie często pada, czy na ile byś poszedł ze starymi piosenkami w awangardę, czy w jakąś totalną nowoczesność. To znaczy, ja uważam, że te piosenki po prostu trzeba traktować z wielkim szacunkiem i za bardzo ich nie gwałcić. To znaczy, nowoczesna produkcja, znaczy podam z rozkoszą rękę komuś, kto znajdzie patent na to, żeby starą piosenkę ze świetnym tekstem i z piękną harmonią, żeby tak ją zrobić, żeby po prostu na letnich festiwalach dorośli nastolatkowie mogli ją przeżywać i tańczyć do niej, bo to będzie świetne. Natomiast ja, tak jak powiedziałem, w przypadku piosenek jest dokładnie to, znaczy jedną nogą stoję w dawnym, a drugą tutaj i teraz i zastanawiam się, jak to połączyć, żeby, ponieważ ja nie lubię tego określenia retro. Retro to jest jakaś taka szuflada, zakurzona lekko, wyciągamy, ubieramy się w jakieś fatałaszki, które są niedzisiejsze, jeździmy starymi samochodami, to jest wszystko piękne. Natomiast ja te piosenki traktuję bardzo jakoś bieżąco, i retro tylko trochę. Retro tylko trochę. Jesteśmy już jakiś czas po premierze płyty Narkotyki. Kiedy dokładnie się ukazało? Pod koniec czerwca. Pod koniec czerwca się ukazało. Pod koniec czerwca i po tych kilku tygodniach, jakie ma pan sygnały od słuchaczy? Bardzo dobre. Udało mi się dosyć sporo poopowiadać o tej płycie w różnych miejscach. To jest ciąg dalszy, nasze spotkanie.
Nie mogę się doczekać jesieni, koncertów. Bardzo liczę na to, że promotorzy, organizatorzy zrozumieją, że to nie jest płyta o narkotykach, że to nie jest promocja narkotyków, że to nie jest ryzyko, że a może jeżeli jest, to warto zaryzykować, a może po prostu powinni posłuchać tej płyty. To ja mam taki apel, proszę wysyłać ten wywiad promotorom, to może się czegoś dowiedzą. Czekamy jesieni. Jesienią trasa koncertowa z płytą Narkotyki. Tak. Będziemy jest to pokazywać. Jest już, rozumiem, wszystko zaplanowane. To się tworzy. Te daty wskakują. Myślę, że zaczniemy pod koniec września i chciałbym do progu zimy zaprezentować tę płytę, gdzie się tylko da. Głównie sceny teatralne nas interesują. To znaczy, to będą koncerty zasiadane. To będą koncerty, które będą opowieścią pewną, taką o nastrojach, o miłości, o melancholii. Chciałbym, żeby ten koncert był rodzajem takiej podróży po prostu. Trochę też w czasie może, ale na pewno w takim, żebyśmy się na chwilę oderwali od rzeczywistości, bo o to w takich spotkaniach teatralnych czy kinowych, czy w spotkaniach ze sztuką chodzi, no więc jest bardzo dobry odbiór. Bardzo wszystkim chciałem w ogóle podziękować za te wszystkie miłe słowa, które przychodzą. Ten mój fanbase tak zwany, w tej mojej niszy, w której działam, się cały czas sukcesywnie jakoś rozrasta i czuję bardzo dobre, fajne, takie fajne wsparcie. No więc tyle mogę powiedzieć. To czekamy z niecierpliwością na tę jesień, na trasę koncertową z płytą Narkotyki, a wcześniej 13 urodziny warszawskiego komba tanecznego i chyba nie można sobie wyobrazić lepszego świętowania niż 1 sierpnia na Rynku Starego Miasta w Warszawie. To jest już tradycja warszawskiego kombo, że 1 sierpnia gramy koncert. Warszawskie Kombo Taneczne nie wzięło się znikąd. To się wzięło, zostało zrobione przez grupę chłopaków skupionych, czy kochających te same sprawy, czyli tradycję muzyczną i historię Warszawy, kontekst w ogóle historyczny i tak dalej. Ten spuścizna etos. Znaczy skrzyknęliście się? Tak, skrzyknęliśmy się. A kto pierwszy wyszedł z propozycją? Zgaduje to pan? No tak. To było tak, że ja po prostu wziąłem na siebie ten ciężar. Spiritus movens byłem po prostu tych spraw. I 1 sierpnia 2010 zagraliśmy wieczorem koncert przy Pałacu Kultury od strony Kinoteki. Zupełnie jakoś tak niezobowiązująco, natomiast to super wyszło. Była piękna wtedy pogoda i zobaczyłem tych ludzi, którzy się nagle z różnych stron zaczęli wyłaniać, bo graliśmy na powietrzu. I zrozumiałem, że to trzeba robić. No i zaczęliśmy grać, nagrywać płyty, zbierać publiczność i tak dalej. To już trwa 13 lat. Zespół jest dobrze osadzony też już w swoim stylu i ma publiczność i dzięki Bogu możemy jeździć, z tym pokazywać. Ale ten 1 sierpnia wychodzi na to, że to są nasze urodziny. Więc oprócz tego najważniejsza sprawa, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w tym roku 79. No więc się to tak zbiega. Raz w roku gramy taki koncert duży, przekrojowy, bardzo długi dla naszych fanów i nie tylko. Dla warszawiaków, dla przyjezdnych, dla turystów, dla fanów Warszawy, dla sympatyków Warszawy, dla ludzi, dla których na przykład ważna jest w ogóle historia Warszawy na tle historii Polski i tak dalej. To jest bardzo wyjątkowy dzień, 1 sierpnia. No i zaczynaliśmy, tak jak powiedziałem, pod Pałacem Kultury niewinnie. Potem wędrowaliśmy po Warszawie, w różnych miejscach byliśmy. Przez kilka lat na Jazdowie, w Domkach Fińskich. Potem na Śródmieściu, Plac Defilad. No i teraz jest sprawa, wydarzy się to na Rynku Starego Miasta. Chcemy trochę też ten rynek odczarować razem z Muzeum Warszawy, razem z Miastem Stołecznym
jej i z kilkoma osobami kombinujemy, jak na ten rynek wrzucić trochę prawdziwego życia, nie tylko turystycznego. Więc tam się dzieją już różne sprawy. No i między innymi właśnie ten koncert o 20 we wtorek, 1 sierpnia, co ciekawe, 1 sierpnia 44 też był wtorek. 1 sierpnia 44 też był, też był wtorek. Ciekawie się to zbiega. Te piosenki, warszawskie kombo taneczne przecież jest nie tylko w Warszawie, tylko jeździ z koncertami po całej Polsce, prawda? Jak są przyjmowane warszawskie piosenki poza Warszawą? My nie gramy tylko warszawskich, gramy tradycyjne, stare piosenki, ale jakby w tym ujęciu takiego zespołu ulicznego, tak sobie zamarzyłem kiedyś, żeby to tak właśnie wyglądało, żeby ten zespół nie grał zbyt elegancko, tylko żeby był taki trochę szemrany. Jak to w Warszawie, tak? No tak, tak. Przyjmowane są nad wyraz dobrze. We wszystkich miastach, którym przypisywane są jakieś antagonizmy warszawsko różne. Czyli w Krakowie też gracie? Bardzo. W Krakowie, tutaj mogę opowiedzieć szybciutko, była sprawa, było euro. Graliśmy na rynku w Krakowie. Graliśmy próbę około godziny 11 przed południem. I gramy te warszawskie piosenki. Rynek jest pusty, niesie się ta melodia między te sukiennice i nagle boczną uliczką wchodzi taka kolumna, można powiedzieć, z wojskowej nomenklatury, kolumna kibiców piłkarskich, krakowskich. No i ja przez chwilę naprawdę miałem serce w gardle, bo nie wiedziałem, może być różnie. No, z kibicami nie ma żartów, wiadomo. Ale teraz pan już wie, że nie ma się czego bać. Zagraliśmy dla nich mikrokoncert. I ta sama sytuacja powtórzyła się we wszystkich miastach Polski, które podobno się nie lubią z Warszawą, a ja zawożę warszawską dobrą nowinę, gdzie tylko mogę, i się okazuje, że się kochamy. Może ludziom brakuje tych piosenek, wszystkim ludziom, niezależnie od poglądów politycznych. A może dobrej woli, może przyjaźni brakuje, takiej dobrej nowiny właśnie. No bo widać na tych koncertach, no, że tworzą się takie więzi międzyludzkie, absolutnie, prawda? Absolutnie, ponad podziałami. I chyba to też daje radość Janowi Emilowi Manerskiemu. No bardzo, no, że to jest kwintesencja tego działania. No. Jeżeli masz taką, w ogóle muzyka w dużej mierze pełni taką rolę, i sztuka w jakimś sensie. Natomiast jeżeli masz taki aparat wykonawczy, który jest w stanie zawiązać ludzi po pierwsze ponad podziałami, po drugie wzruszyć, obudzić jakąś żywą, prawdziwą emocję, no to jest najpiękniejsza rzecz. No to chyba się każdy zgodzi ze mną. No. Jak pan w stanie zgodzić dwa projekty muzyczne równolegle? Bo to chyba nie jest łatwe, nie tylko czasowo, ale także pod kątem tego, żeby wyjść na scenę. Jest koncert warszawskiego kompa tanecznego, mogę się pomylić, zaśpiewam coś, co w drugim projekcie śpiewam. Nie, no, mam jeszcze cztery inne, więc jeszcze gram na jestem jeszcze proszę, perkusistą do tego, ale nie chcę się tutaj przechwalać, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest, znaczy wrosłem w to, w ten płodozmian, który ubarwia moje życie po prostu. Nie wiem, na ile mi starczy sił, żeby właśnie być rozstrzelonym pomiędzy bardzo różne rzeczy. Aczkolwiek to nie jest jakaś specjalnie wielka filozofia. Może to jest dla kogoś, kto tego nie uprawia, kto tego nie robi, może być to bardzo egzotyczne albo wydawać się trudne. Natomiast to jest chleb powszedni, ja myślę, to znaczy co? Te przeróżne rzeczy, które się wykonuje. To jest tak, jakby spytać aktora, aktorkę, grającego w kilku różnych spektaklach i w ciągu dnia kręcącego film. Czy mu się te dialogi nie mylą? No, jakoś się nie mylą. To jest do zrobienia. Wracając do 1 sierpnia, do 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, te najpiękniejsze piosenki, które nuci do dziś Warszawa, powstały właśnie w tym tragicznym okresie. Jak to wytłumaczyć, że w takim czasie powstało coś ponadczasowego? Tak, w tej tragedii, wokół tej tragedii, która się działa.
No, Warszawa w powstaniu rzuciła wszystko na wszystkie, zagrała wabank po prostu i przegrała, ale zwyciężyła. No bo tak to już nasze losy właśnie się toczą w ten sposób. Warszawa była bardzo rozśpiewanym miastem i za okupacji już to wszystko było bardzo dobrze widać i słychać. I w powstaniu był to ciąg dalszy. Po prostu Warszawa przez kilka dni, a Śródmieście przez kilkadziesiąt dni było wolne. Więc nagle wybuchło życie po prostu. Życie cywilne, ale też życie wojskowe. A jak życie wojskowe, to i piosenka. To były wojskowe piosenki, harcerskie piosenki głównie. Więc myślę, że to był po prostu dalszy ciąg tej warszawskiej historii. Były struktury powstańcze, które miały swoje różne piosenki, swoich bohaterów, swoje miejsca, swoje małe i większe osiągnięcia. I o tym się pisało piosenki po prostu. A dlaczego przetrwały do dziś? No myślę, że po prostu legenda powstania, jego spuścizna jest bardzo silna i w piosence też można było na przykład przez lata hołubić pamięć powstania warszawskiego w czasach, kiedy nie było oficjalnych obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. A przecież to się działo przez dekady, prawda? Więc w piosence miało to miejsce. Oprócz tego myślę, że odpowiadając na to pytanie, melodia, słowa, wybitne melodie, wspaniałe. Aczkolwiek te piosenki powstańcze to są tragiczne piosenki. To są bardzo piękne piosenki, marszowe, często takie dziarskie. Natomiast... No właśnie, bo w nich często słychać radość, a to chyba taka nie do końca radość, tylko coś, co też podnosiło na duchu w ten no trudny tak, czas. No tak, oczywiście, to znaczy funkcja takiej piosenki była wieloraka. Natomiast to są, jeżeli zejdziemy jeden poziom niżej i wsłuchamy się w treść tych tekstów, bo często to jest tak jak trochę jak z piosenkami kościelnymi, to znaczy śpiewamy, ale nie wiemy, o czym śpiewamy. To tu jest troszeczkę też tak. Jak zejdziemy poziom niżej, to w tej pięknej melodii i w tym pięknym etosie, w tej chmurze, w tym wyobrażeniu o powstaniu, o romantyzmie powstania warszawskiego, są po prostu tragiczne treści. O śmierci, o zabijaniu, o tych wszystkich sprawach. Więc co jest ważne? Warszawskie Kombo Taneczne na przykład. Już jakiś czas temu stwierdziliśmy w zespole, że ograniczymy piosenki powstańcze i okupacyjne do minimum na naszym rocznicowym koncercie. Dlaczego? Dlatego, że w Warszawie jest taki duży koncert na Placu Piłsudskiego, się odbywa od lat. I tam są śpiewane piosenki wojskowe, powstańcze. Tak, warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, to wszyscy znają. Tak jest. A my od 13 lat robimy swoje i gramy ten dzień. Ja chcę, żeby ten dzień był dniem Warszawy, tradycji Warszawy. Na przykład ten dzień jest w pewnym sensie manifestacją zwycięstwa Warszawy nad śmiercią, dlatego że jesteśmy w ogóle w stanie po tylu latach w tak pięknie rozwijającym się mieście, z metrem, z mostami, z tym wszystkim, przecież jak... Ja nie chcę brzmieć jak stary dziad, ale naprawdę jak się przyglądam w Warszawie, to bardzo często się zachwycam, dlatego że bardzo dobrze znam zdjęcia Warszawy z 45 roku, już po wyzwoleniu. Tych zdjęć jest cała masa i znam też skalę zniszczeń, jakie były w tej Warszawie. I teraz Warszawskie Kombo Taneczne, grając piosenki tradycyjne, warszawskie i te z Warszawy, niekoniecznie warszawskie, różne, po prostu te, które na przykład wrosły tuż po wojnie w podwórka, w ulice,
wszystko to, co się składa na tradycję miasta. Po prostu manifestujemy w ten sposób naszą przynależność, oddajemy hołd, szacunek tym nastolatkom, którzy poszli w ogień po prostu w 1944 roku, więc na tym to polega. Czasami dostaję takie głosy, że to niedobrze, że ten koncert się pokrywa z tamtym koncertem, ale pokrywa się od 13 lat, więc do wyboru, do koloru. No, Warszawa nie jest taka duża, można sobie skoczyć tu i tu na przykład. To wracając do tego, co tu i teraz, bo te czasy, w których dzisiaj żyjemy, też są straszne, no, w inny sposób niż te... Każde czasy są straszne. Każde czasy są straszne. Ale chodzi mi o to, że chwilę temu pandemia, teraz wojna u naszych granic. Jak te doświadczenia wpływają na pana funkcjonowanie jako artysty? No, pandemia wpłynęła granicznie na moje funkcjonowanie jako artysty. No, myślę, że nie tylko moje. No, to jest... Chyba najtrudniej było rozstać się z publiką na koncertach. Znaczy, tak? pierwsze koncerty online, czyli granie do kamery w takim studiu jak to, bez żadnej publiczności, to było bardzo osobliwe, tak? Osobliwe doświadczenie. Znaczy, ciekawe, ale też trudne. Nie chciałbym do niego wracać, szczerze mówiąc. To znaczy, oczywiście udało się zrealizować trochę ważnych różnych koncertów i być w ogóle z ludźmi po prostu w jakimś sensie, ale nie na żywo. Więc nie chciałbym do tego wracać. Bardzo bym nie chciał, żeby cokolwiek takiego się powtórzyło. Skala globalna pandemii jest znana. Myślę, że dotknęło to moją branżę bardzo. Myślę, że bardzo wielu różnych kolegów czy koleżanek, artystów po prostu po pandemii w ogóle nie wróciło do zawodu na przykład, bo musieli się jakoś fartować, ratować. Jakoś przetrwać, tak? Jakoś przetrwać. No to szeroki temat. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia wojenne, co tu gadać, no. Jest to po prostu straszne, graniczne doświadczenie, które ulega niestety normalizacji w moim odczuciu. I wojna toczy się z wielkim natężeniem na wschodzie Ukrainy. I zaraz będzie półtora roku. Myślę, że sporo ludzi po prostu już nawet o tym nie myśli. Już nie włączają telewizora, nie czytają w ogóle na pierwszych, w nagłówkach już tej wojny nie ma. To mnie trochę przeraża. Że udajemy, że tego nie ma, tak? No tak, znaczy to ulega normalizacji w pewnym sensie. Też jakby myślę, że człowiek ma, tak myślę, że człowiek ma pewną wyporność, poza którą już się zapalają czerwone lampki. Nie da się codziennie być w tej wojnie. To jest zrozumiała rzecz. Natomiast globalnie myślę, że jak ta wojna odsunęła się daleko na wschód i dotyczy tego bardzo rozległego, ale jednak pasa na wschodzie Ukrainy, przy granicy z Rosją, to po prostu ludzi to jakoś przestało interesować. No. I to mnie trochę przeraża. Wojna jest... ja jestem reprezentantem, nie wiem jak odpowiedzieć jakoś syntetycznie na to pytanie, bo to już są takie rozważania o moich jakichś takich ogólnych... No tak, też pozamuzyczne. Tak, pozamuzyczne. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że ja jestem pokoleniem, które miało dziadków, którzy podczas II wojny światowej, a w przypadku moich dziadków to i pierwszej, byli dorosłymi ludźmi. I mój dziadek opiekował się swoimi małymi dziećmi podczas II wojny światowej, swoją żoną i tak dalej. I miałem szczęście go znać i trochę jako dzieciak z nim przebywać. On bardzo pięknie różne rzeczy opowiadał. O wojnie nie za dużo, ale mówił, i to się powtarza, bo nie będę odkrywczy, ale mówił i dzwoni mi to w uszach do dziś. Wszystko może być na świecie.
tylko żeby nie było wojny. Wojna jest najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć człowiekowi. I zawsze mówił, żebyś nie musiał przeżyć wojny. No więc mówił to bardzo sugestywnie i zresztą to jest głos całego tego pokolenia. A moje pokolenie usłyszało ten głos w jakimś sensie, więc jeżeli odpalam telewizję, internet czy radio i widzę te obrazki, po prostu ściska mnie w dołku, no tyle. To jest tak, że gdy jest się dzieckiem słynnego rodzica, to bardzo często trudno jest temu dziecku takie własne ja przedstawić i nie być postrzeganym przez pryzmat, to jest syn tego słynnego rodzica. Ja tutaj w ogóle nie miałem w planie, szczerze mówiąc, wspominać o Wojciechu Młynarskim, o nim nie trzeba wspominać, jego wszyscy znają i kochają jego piosenki. To naturalnie wyszło na początku rozmowy, pan wspomniał, tak. ale to też świadczy o tym, że mówiąc o Janie Emilu Młynarskim, nie musimy wcale pytać o jego ojca, bo Jan Emil Młynarski sam już jest marką i to jest wielka sprawa. No, dziękuję bardzo panie redaktorze za te słowa. Robię swoje, no. Ale tak już uciekając z fałszywej skromności, nie jest trochę tak? Nie ma wprawdy w tym, co powiedziałem, że nie musi pan wspominać o swoim ojcu, żeby przyciągać ludzi. Ja jestem postrzegany cały czas przez pryzmat ojca, przez tych, którzy kochali mojego ojca albo nienawidzili na przykład, no, którzy mieli jakiś stosunek do mojego ojca. To jest kwestia po prostu... Chyba tych nienawidzących to bardzo, bardzo mało jest. Nie wiem, no. W każdym razie, którzy mieli jakiś tam... Chciałem po prostu od A do Z. Cały wachlarz, no. Więc jak ktoś miał jakieś tam swoje odczucia, no to patrzy na mnie. Mi to nie przeszkadza. Mi to przeszkadzało przez całe lata, jak byłem młody i zbuntowany. No właśnie, bo o to też próbowałem zapytać, bo teraz tych projektów muzycznych ma pan mnóstwo, ale czy nie było takich wywiadów, przychodzi Jan Emil Młynarski, ktoś mówi, syn Wojciecha Młynarskiego, a pan, ale zaraz, ja mam swoją no twórczość. Tak, no wiadomo, że były i są cały czas takie wywiady, na przykład w których umawiamy się na wywiad, ja jestem 25 lat, 26 rok na scenie, zrobiłem masę różnych rzeczy, które może nie są totalnie na pierwszych stronach gazet, ale wystarczy troszeczkę pogrzebać i wtedy jest o czym gadać. Bo to nie jest tak, że to jest tam jedna płyta czy 8 koncertów, tylko 26 lat po prostu tyrki w różnych miejscach z różnymi ludźmi. I ktoś się ze mną umawia i chce rozmawiać wyłącznie o ojcu. I jak byłem trochę młodszy, to chciałem być miły i wydawało mi się, że muszę jakoś z tego wybrnąć. A teraz po prostu uważam, że taka rozmowa nie ma sensu, bo mam 44 lata i bardzo chętnie porozmawiam o ojcu, jak się umówię na wywiad, jak będę wiedział, że idę na wywiad o moim ojcu. Tak, bo to też bardzo często wychodzi w praniu, na coś innego się umawialiśmy, no tak? Tak, no wiadomo, że ojciec... znaczy, zachowajmy proporcje. W życiu nie zbliżę się do formatu mojego ojca i nie mam zamiaru. Mój ojciec był wielkim, genialnym artystą, który zapisał się w historii literatury i w ogóle kultury Polski dwudziestowiecznej. Po prostu na skalę tych największych, to znaczy on siedzi w panteonie największych mistrzów słowa. I to jest fakt. Z tym jakby nie ma co nawet dyskutować, aczkolwiek jakby była taka dyskusja w fachowym gronie, to ja bym chętnie jej posłuchał, bo to jest potrzebne. Natomiast ja po prostu robię swoje, tak jak ojciec pisał, róbmy swoje. I co tu dużo więcej dodać? No, jak się komuś podoba, to reaguje. Jak się komuś jest odbiorcą, jak się komuś nie podoba, nie musi słuchać, nie musi oglądać. Jakby nie mam... To chyba tyle. To jest proste dosyć w moim przypadku. To zamykając wątek, gdyby dzieciństwo Jana Emila Młynarskiego wyglądało inaczej, gdyby w innym się domu wychował, gdyby nie było w tym domu Wojciecha Młynarskiego, to dziś siedziałby w tym miejscu zupełnie inny człowiek? Może wcale człowiek, który nie jest blisko muzyki? Matko Bosko.
Nie wiem tego. Gdyby... nie jestem wróżką, no. To trzeba by do astrologa pójść i zapytać. Myślę, że to, kim jestem, jest w dużej mierze zdeterminowane tym domem, z którego wychodzę. Natomiast też dużo lat spędziłem po prostu nad konsekwentnym brnięciem w te decyzje, które podjąłem jako nastolatek. To znaczy, że będę grał na przykład na instrumencie. I nie żałuje pan konsekwencji? Znaczy, ta decyzja pewnie przyszła właśnie jakoś pod wpływem domu, ale potem to już byłem sam zamknięty w pokoiku przez 8-9 godzin dziennie i tu już wtedy nie ma rodzina czy tam coś. To już trzeba po prostu w tym być i mi było w tym dobrze. Natomiast pewnie tak jak powiedziałem, pewnie ta formacja z domu jest nieoceniona. No. I ze wszystkimi cieniami i światłami. To oprócz trasy koncertowej z płytą Narkotyki, jakie plany muzyczne jeszcze u Jana Emila Młynarskiego? Ja myślałem, że tutaj dzisiaj pan powie, trochę już jestem zmęczony, chcę zwolnić, a pan brzmi trochę tak, jakby miał ochotę na kolejne projekty muzyczne. No tak, no bo to jest niekończąca się historia, ja prędko nie zwolnię. To znaczy, to jest praca moja, no. Chciałbym zwolnić, gdzieś wyjechać, tylko że ja nie mogę za bardzo siedzieć bezczynnie, bo trochę nie umiem jeszcze tego robić. Uczę się tego dopiero, żeby tak sobie odpocząć tak po prostu, żeby moja głowa potrafiła wejść w taki stan ukojenia jakiegoś, czy wyciszenia. To jest na razie w moim przypadku dosyć trudne. Odczuwam niepokój, rozglądam się na boki, a potem za siebie. Po 4 dniach wakacji. Żeby się upewnić, czy na pewno dobrze robię, tak? Będąc na tych... No tak, że coś mnie nie omija, czy czegoś nie załatwiłem, i tak dalej. No. Natomiast w listopadzie mam zamiar wydać płytę moją instrumentalną na 44. moje urodziny. Pierwszą płytę instrumentalną w życiu. Zajęło mi to trochę lat. Nie miałem czasu nigdy na to. Ta płyta już jest na finiszu. Oprócz tego szykują się jesienią fajne wyjazdy zagraniczne z moimi zespołami. Nie mogę się doczekać. Więc wyszła płyta Narkotyki z zespołem Brass Federacja w czerwcu. W listopadzie wydam moją instrumentalną płytę. Jestem w koncertach, więc... Dzieje się krótko. Tak. Zapraszam wszystkich serdecznie na moje media społecznościowe. Tam można się nieco więcej dowiedzieć, co się dzieje na bieżąco i nie tylko na bieżąco. Oprócz tego zapraszam bardzo serdecznie na koncert 1 sierpnia, Rynek Starego Miasta o godzinie 20. Nie będziecie państwo żałować. To nie ma wątpliwości, że nikt nie będzie żałował. To tak zupełnie na koniec, jak płytę Narkotyki nabyć, gdyby ktoś teraz z naszych widzów, a na pewno sobie część zadaje takie pytanie, przynajmniej część. Płyta Narkotyki to 9 bardzo pięknych piosenek nagranych z zespołem Brass Federacja, z mini orkiestrą Dentą. Tę płytę można kupić w formacie winylowym, co jest bardzo ważne. Bardzo piękny winyl, bardzo ładnie to wyszło. Gramatura, 180 gram, piękna okładka, Aleksandra Waliszewska. Możemy ją mieć w kwadraciku, postawić sobie na regale na przykład wtedy. Winyl, CD, cyfra. No więc wszystkie serwisy streamingowe to raz. Płyty fizycznie w dobrych sklepach z płytami oraz we wszystkich sklepach internetowych obecnie płyta jest dostępna. I to nie jest płyta o tych złych używkach, jeszcze raz to na koniec podkreślę. To jest płyta o miłości. To jest płyta o miłości i dlatego te płyty warto posłuchać. Jan Emil Młynarski był gościem Wieczornego Ekspresu. Bardzo panu dziękujemy za wizytę u nas. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy także Wam, drodzy widzowie. Zostańcie z Wieczornym Ekspresem. Pamiętajcie, jesteśmy od poniedziałku do piątku o 18, a ostatnio także czasem w weekendy ten program obejrzycie w sobotę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to można zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia.